Witam cię serdecznie w tym nagraniu, w którym pokażę ci, jak w łatwy sposób zapamiętać, kiedy funkcja jest wypukła, a kiedy wklęsła, w zależności od znaku drugiej pochodnej. Ja zawsze miałem z tym problem, by stwierdzić, że jeśli druga pochodna jest dodatnia, no to funkcja jest wypukła, a jeżeli druga pochodna jest mniejsza od zera, no to jest wklęsła, albo na odwrót. Zawsze miałem problem z tym przypisaniem i zapamiętaniem tego przypisania. Dlatego też nagrywam. Ten film, w którym zdradzę ci moją memotechnikę na zapamiętanie tego przypisania. Po co nam to w ogóle jest potrzebne wiedzieć? Wykorzystujemy to chociażby podczas analizy przebiegu zmienności funkcji, przy, a dokładniej przy badaniu drugiej pochodnej. No bo druga pochodna powie nam, czy funkcja w danym przedziale jest bardziej wygięta w ten sposób. Ale narysowałem, jest bardziej wygięta w ten sposób, czy może bardziej wygięta w ten sposób? Oś X. No bo pierwsza pochodna powie nam tylko, że funkcja rośnie w tym przedziale, albo że funkcja maleje. Natomiast druga pochodna powie nam właśnie o tym sposobie wygięcia. No świetnie, to teraz prześledźmy to na prostym przykładzie. Mamy sobie funkcję dobrze znaną f od x równa się x do trzeciej. Jest to funkcja, którą widać tu na tym załączonym obok obrazku. Policzmy sobie pierwszą pochodną tej funkcji, która jest równa 3 x kwadrat. Natomiast druga pochodna tej funkcji, zauważmy, że jest równa 6x. Następnie możemy się wczuć w sytuację, że przeprowadzamy właśnie analizę przebiegu zmienności funkcji i analizujemy właśnie drugą pochodną. No, pierwsze, co musimy wówczas zrobić, to przyrównać sobie tą pochodną do zera i wyliczyć x. Mamy stąd, że 6x równa się 0, a zatem wniosek, że x równa się 0. Podobnie, druga pochodna jest większa od zera, to oznacza, że x musi być wówczas większy od zera. Jeżeli druga pochodna jest mniejsza od x, no to y, mniejsza od 0, no to wówczas x jest mniejsze od 0. No bo 6x mniejsze od 0, no to x mniejsze od 0. No i teraz właśnie pojawia się pytanie, czy w takim razie w tym przedziale nasza funkcja jest wypukła, a w tym wklęsła, czy może jednak na odwrót. Tak czy inaczej nasza funkcja może wyglądać w danym przedziale albo w ten sposób może być wygięta, albo może być wygięta w ten sposób. I teraz Wyobraźmy sobie, że po tej krzywej jedzie sobie tutaj samochodzik. I ten samochodzik jedzie po tej krzywej w tę stronę, która wynika ze wzrostu argumentu x. Czyli mówiąc krótko, ten samochodzik jedzie sobie o w tę stronę. Zauważmy, że cały czas ten nasz samochodzik skręca w lewo. Wiemy z Wiemy, że w układzie współrzędnych kąt skierowany o mierze dodatniej jest skierowany w tę stronę. Natomiast kąt skierowany o mierze ujemnej jest skierowany w tę stronę. I teraz my ten samochodzik umieszczamy sobie wzdłuż jednej z tych dwóch osi. Na przykład w ten sposób, tu jest wtedy przód. Albo równie dobrze wzdłuż osi X. I tu jest przód tego samocik. Samochodzik cały czas kręca w lewo. A zatem o w tę stronę. Kąt w takim razie jest dodatni. Skoro kąt jest dodatni, no to i druga, druga pochodna funkcji na tym przedziale musi być większa od zera. Analogicznie, tutaj jedzie sobie ten nasz samochodzik w kierunku czy w stronę w zdeterminowaną przez wzrost argumentu x. Cały czas ten nasz samochodzik skręca sobie w prawo. A zatem o w taki oto sposób kąt jest ujemny, a zatem druga pochodna od x musi być mniejsza od zera. Widzimy, jakie to proste. Teraz jeszcze kwestia nazywnictwa. No, mamy taką funkcję. Możemy sobie tutaj dopisać f od x, f od x. I ktoś, kto patrzyłby na tę funkcję z tej strony, powiedziałby, że ta funkcja jest wypukła. Ale przecież ktoś mógłby spojrzeć na to z tej strony i powiedzieć, że funkcja jest wklęsła. Dlatego też niektórzy autorzy dodają wypukła w górę, wypukła w dół. Ale w moim odczuciu i tak to w dalszym ciągu nie likwiduje ewentualnych wątpliwości. Ewentualnych wątpliwości. Więc jak należałoby to nazwać? Poprawnie. A poprawnie to znaczy tak, że trzeba patrzeć tak, jak wskazuje oś Y, czyli właśnie z tej strony. Funkcja zatem jest wypukła. Ale tak, na wszelki wypadek, żeby każdy nas oby na pewno dobrze zrozumiał, to na wszelkiego paździocha warto dodać: Panie Fertku, z tej strony patrząc. Z tej strony patrząc. Analogicznie tu, wklęsła. Jak ktoś chce, może dopisać: z tej strony patrząc. No świetnie. A zatem dla xów mniejszych od 0 druga pochodna jest ujemna. A zatem funkcja jest wklęsła. No i widzimy, że rzeczywiście tu dla tych xów mniejszych od 0 funkcja jest wklęsła. Dla xów większych od 0 funkcja jest wypukła. Możemy też analizować w drugą stronę. Mamy dany wykres funkcji i patrzymy sobie. Aha, gdyby tutaj po tej. Funkcji jechał sobie samochodzik, to on cały czas zakręca tutaj w prawo, a zatem cały czas tutaj ta druga pochodna musi być ujemna. Natomiast tutaj cały czas ten samochodzik zakręca w lewo. A zatem w tym wypadku ta druga pochodna na tym przedziale musi być jaka? Dodatnia. Dokładnie. Tak dodając jeszcze. W miejsce, w którym funkcja z wklęsłej przechodzi wypukłą. Albo z wypukłej wklęsłą, nie ma to znaczenia, to w tym miejscu, w tym punkcie jest tak zwany punkt przegięcia. Jest to punkt przegięcia. Ok. No to jeszcze można dodać, dlaczego czasami podczas e, analizy pierwszej pochodnej, a właściwie podczas rozpoznania, czy w danym punkcie stacjonarnym mamy maksimum, minimum, czy może właśnie punkt przegięcia, korzystamy z drugiej pochodnej. No, bo jeżeli druga pochodna dla tego punktu jest dodatnia dla tego punktu stacjonarnego, no to wniosek, że ta funkcja w tym punkcie wygląda w ten oto sposób, jest wygięta w ten sposób, więc wniosek, że musi być tam minimum. Natomiast jeśli druga pochodna w tym punkcie jest ujemna, no to znaczy, że funkcja musiała być wygięta w ten sposób, i w tym punkcie stacjonarnym musi być maksimum. Tu jeszcze tak dodam. Że, gdy dla punktu stacjonarnego druga pochodna byłaby równa 0, to wcale nie oznacza, że jest to punkt przegięcia. Bo może być minimum, maksimum, bądź właśnie punkt przegięcia. Wówczas trzeba analizować kolejne pochodne aż do skutku. Ale o tym to może kiedy indziej. No, to już jest wszystko, jeśli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że ta metoda Ci się podobała. Mam nadzieję również, że to nagranie Ci się podobało. Napisz mi proszę w komentarzu. Co myślisz o tym nagraniu, o tej metodzie? Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeżeli uważasz, że to nagranie było wartościowe i ciekawe, możesz także kliknąć łapkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zapraszam Cię także do subskrypcji kanału. A tymczasem to już wszystko. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, cześć.